Marek, co ty czynisz? Jeździsz od tylu lat po tych budowach, sprzedajesz ludziom podłogi, drzwi, tarasy, inne wykończenia i ty się decydujesz na budowę domu i to w dodatku szkieletowego? Przecież wiesz, że to badziew, przyjdzie wiatr. Tyle domów w Stanach, są co roku filmy, zdjęcia, przychodzi wiatr, zdmucha, łamie to, tak jakby zły wilk, przyjdzie i zdmuchnie. Poza tym wiesz, no po 2 latach on tak ci popęka, że będzie się nadawał do remontu kapitalnego. Chłopie, co ty robisz? Przecież wiesz jak jest, masz doświadczenie, jeździsz, widzisz, oglądasz. Tak właśnie mi mówiło sporo osób z budowlanki. Ja jestem Marek z Olsztyna, zdecydowałem się na dom szkieletowy i chcę właśnie pokazać wam, jak on wygląda po 2 latach użytkowania. Sami ocenicie, czy trzeba go już remontować. Film dedykuję do wszystkich tych, którzy marzą o domie lub o wybudowaniu domu, żeby się tego nie bali, żeby zrobili ten krok. Ja osobiście zdecydowałem się na technologię, wykonanie domu w technologii szkieletowej, pomimo opinii, że to będzie no, tragedia w użytkowaniu, ją bardzo szybko mi zniszczy się, popęka, bo to drewno, bo to niehigroskopijny dom, musi być murowany, głęboko w ziemi zakotwiony, no to być taki dosłownie bunkier. No i oczywiście wiecie, budowa domu szkieletowego wiąże się z tym, że jego budowa trwa bez wykończeń. 3 miesiące, a nie 5 lat, no i głównie dlatego ja się zdecydowałem na tego typu rozwiązanie. No i chcę wam pokazać dzisiaj po prostu, jak to wygląda po paru latach użytkowania. No, u mnie jeszcze 2 nie minęło, bo 2 minie dosłownie za kilka miesięcy, ale zdecydowałem się, że już nagram. Słuchajcie, jedyne miejsca, jakie są do poprawy, to są takie połączenia między sufitem a ścianą. Nadmienię tutaj, że konkretnie w tym budynku wszystkie ściany są szpachlowane, nie są robione w technologii tapetowej, tak jak to zaleca wykonawca budynku. Tutaj akurat działała firma Bravo ze Stawigudy. Bardzo mocno zachęcali do tego, aby wykonywać tapety, a my się zdecydowali. Znaczy mój wykonawca, który już później robił wykończenia, powiedział, że on tapet nie będzie kładł. On to tak zrobi, że mi to nie zniszczeje, że nie będzie się nadawał bardzo szybko do remontu. No i chcę wam pokazać, proszę bardzo, sufity całe. Nic wielkiego się tam nie stało. On najbardziej chyba, że tak powiem, popękał w pomieszczeniu technicznym. Ale to też nie ma nic strasznego, idę już wam pokażę. Będzie to polegało na poakrylowaniu łączeń. No i chyba w zasadzie tyle, nie? Po prostu w tych miejscach, jakie pęknięcia się pojawiły, także no nie będzie to tak, że generalny remont po 2 latach, tak jak mi to doradzano, znaczy odradzano mi generalnie budowę tego domu, w sensie odradzali mi ludzie, którzy zajmują się budowami domów i to jest takie nasze chyba polskie przeświadczenie, że dom musi być murowany, zakotwiony, a tylko wtedy będzie porządnie. Tutaj jeszcze jest taki duży sufit. Sobie rano zerkłem, to jedyne pęknięcie, które się pojawiło, to jest właśnie tutaj, w tym miejscu. No, ale to też troszeczkę, jak to się mówi, przyjdzie kit, będzie git. Narożnika w oknach, być może gdzieś jeszcze się pojawiły jakieś pęknięcia. Jest niewielkie. Trzeba się przyjrzeć, żeby to widzieć. Także wiecie, nie słuchajcie, korzystajcie z nowych technologii. Po co wam się męczyć parę lat na budowie, kiedy możecie sobie swój wymarzony dom mieć postawiony w 3 miesiące, w kolejne 3 go wykończyć i za 5 roku w nim po prostu zamieszkać. A później cieszyć się innymi rzeczami. No to jeszcze jest sporo do roboty wokół, w sensie jakieś tarasy, jakieś ogrodzenia, jakaś trawnik, jakieś... No jest, no jest tego trochę, odwodnienie od rynien. Opaskę trzeba wykonać, jakieś schody, podjazd, podejście, może wiatę na samochód postawić. Ale no, te najgrubsze roboty macie za sobą, możecie zająć się takim życiem codziennym, nie wiem, szkoła, dzieci, praca, a nie po prostu budowaniem się przez ileś lat i się martwieniem, stresowaniem, czy nikt nie wejdzie, nikt nie wybije szyby, czy nikt nie okradnie jakichś narzędzi ze środka. Także myślę, że technologia szkieletowa to jest znacznie więcej plusów niż to się nam wszystkim wstępnie może przynajmniej wydawać. Dom jest ciepły, jest tutaj rekuperacja, więc nie ma problemu z jakimś parowaniem okien, z jakimś tam zawilgoceniem, grzybem, czymkolwiek takim. Jeszcze raz tylko powiem na koniec, bo to się tak mówi, że jak jakiś wykonawca jest porządny, to raczej się tego nie mówi, tylko się nagrywa jakieś filmy, kiedy jest spierdzielona robota i trzeba tam ponarzekać na niego. Ja osobiście jestem z firmy Bravo ze Stawigudy bardzo zadowolony. Wszystkim polecam z czystym sumieniem. Po prostu zaprojektują, przyjadą, zrobią, wykonają, pojadą.
No a później będziecie się już tylko martwić wykończenia. A jak widzicie, konstrukcja jest na tyle solidnie skręcona, że to po prostu nie ulega takim zniszczeniom, że ojejku, będzie generalny remont już w szybkim czasie, bo wiatr targa domem i go niszczy. Nie bójcie się tego, bo to chyba najczęstsza takie rzecz, która blokuje w wybudowaniu. No jeżeli rozłożycie sobie taką inwestycję na kilka lat, no niestety nic wam taniej nie wyjdzie. Myślę, że sumarycznie stracicie tylko zdrowie, nerwy. Mówię tu o jakimś tam murowanym domie, który tam sobie własnym, że tak zwanym sumptem będziecie budowali. No i najgorsze będzie to, że kiedy staniecie przy nim, nie wiem, za 5 lat, dalej będzie coś niewykończone, jakieś elementy rynien, elewacji, czegokolwiek. Jeżdżę po budowach, to wiem, o czym mówię. Także jest jak jest, no. To pozdrówka. Sam koniec tylko dodam, że brawo wam postawi taki dom, a podłogarnia z Olsztyna przyjedzie, zamontuje dla was podłogi, wstawi drzwi, zrobi listwy, będziecie potrzebowali sztukaterię, też je mamy w ofercie. Także w dwóch miejscach w Olsztynie można załatwić temat budowy domu, wykończenia tego, części wykończeń, bo nie tapetujemy, nie szpachlujemy, ale część wykończeń jak najbardziej pomożemy się, możecie do nas zgłosić. Cześć!